Dzień dobry. Dziś mocno niespodziewanie na kilka godzin zza kierownicy MG. Oczywiście teraz MG to już jest chińska firma. Czemu można przyklasnąć, bo jednak Chińczycy uratowali kawał legendy, kawał ikony motoryzacji i chwała im za to. A że przy okazji robią samochody całkiem ciekawe, to i bardzo dobrze. Na ile ciekawe? Popatrzcie na to auto. To jest MG HS, czyli większy z crossoverów SUV-ów spalinowych oferowanych w tej chwili przez markę. Auto wyposażone w silnik benzynowy 1.5 o mocy 162 koni mechanicznych, który jest rozwojową wersją silnika znanego niegdyś z ostatniej Insigni, Opla Insigni, gdzie miał 165 koni, ale na przykład nie miał filtra cząstek stałych, a tutaj on jest. Silnik ma 270 Nm, więc naprawdę nie ma tutaj skandalu, jest czym jechać, ale w przeciwieństwie do Insigni, tutaj może być albo manual, albo, nie tak jak w Insigni 6, tylko 7-stopniowy automat, w dodatku dwusprzęgłowy. I ten automat pochodzi ze współpracy z Hyundaiem. Zresztą, kiedy się prowadzi to auto, to wrażenie jazdy Hyundaiem, powiedzmy, poprzednim modelem Kony, albo nawet trochę wyżej, jest nieodparte. Niemniej, to, co mnie tu otacza, to jest aż szokujące, bo auto jest, mam je w wersji drugiej od góry, całkowicie najwyższa, miałaby jeszcze szklany dach, elektryczną klapę bagażnika i parę innych drobiazgów, ale generalnie to jest dokładnie to samo. Mam fotel regulowany elektrycznie, niestety bez regulacji podparcia lędźwiowego, nawet ręcznego, trudno, nie ma, ale ergonomia jest wyśmienita, wykończenie miękkie, przyjemne w dotyku, ładnie pachnące materiały, dwusprzęgłówka, powiedzmy, z czasów, kiedy Hyundai jeszcze nie angażował się bezpośrednio w, jakby to powiedzieć, bójki z najlepszymi w Europie, więc skrzynia jest nieco powolna, ale w życiu bym nie powiedział, że zbyt powolna. Bardzo przyjemnie się tym jeździ. Auto reaguje chętnie na gaz. Prowadzi się bardzo mile, bardzo precyzyjnie. Resorowanie jest komfortowe, ale jednocześnie bardzo odległe od jakiejkolwiek rozlazłości. Jest takie zwarte. Widoczność jest wyśmienita. Bagażnik, on jest dwupoziomowy. Jak nie ma koła zapasowego, a w tym przypadku nie ma, to mamy prawie tyle samo pod podłogą, co nad nią. Czyli razem bardzo dużo. Mamy wygodne fotele pokryte tą ekologiczną skórą, to się nazywa, niech będzie. Mamy seryjnie integrację Apple CarPlay i Android Auto, ale niestety tylko po kablu. Z tym, że to się ma zmienić. No, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Wiele elementów wnętrza wręcz nasuwa mi skojarzenia ze starszymi modelami Mercedesa, jak na przykład, podejrzewam, że przejęty z magazynów, bo SAIC, czyli koncern produkujący MG, szanghajski, chiński, współpracuje z Mercedesem, tam jest montownia Mercedesów, nawiewy te boczne wyglądają bardzo podobnie, panel sterowania elektrycznymi szybami i lusterkami również bardzo podobny. No dobra, ale za to ta część konsoli
przypomina bardziej koreańskie auta, a to do wybierania głównych funkcji sterowanych następnie przez poprzez ekran, no to jest znowu mercedesowskie, podobnie jak środkowe nawiewy. Powiedziałbym, że jak na chińskie auto, to takie skojarzenia, to daj mi Panie Boże. Tym bardziej, że mówimy o samochodzie, którego cena zaczyna się od 104 tysięcy złotych, już z tym silnikiem, Androidem, Apple CarPlay, automatyczną klimatyzacją i tak dalej, z tym, że wówczas z manualem. Z manualem samochód występuje w trzech specyfikacjach, z automatem w dwóch wyższych. I powiem Wam tak, no dobra, w salonie się przymierzyłem i przy manualnej regulacji fotela, czyli w tej najniższej wersji, też z takim pokryciem, co ważne, i całą resztą automatyczną klimą i tak dalej, udało mi się usiąść niżej, jeszcze wygodniej. Ale tu, tak jak powiedziałem, ergonomia jest perfekcyjna, siedzi mi się świetnie, adaptacyjny tempomat działa bardzo dobrze. Odłączyłem oczywiście pilnowanie pasa ruchu, chociaż muszę przyznać, że jest całkiem cywilizowane. Tempomat, jak widać, pracuje do zatrzymania i od zatrzymania. To jest naprawdę cholernie cywilizowane auto, a w tym wyposażeniu to jest 115 tysięcy złotych. Ludzie, za 162-konne auto, które zużywa średnio... Widzicie to? No dobra. Ja dopiero co tym ruszyłem, ale ja tym dopiero co ruszyłem i jadę w miejskim ruchu w Warszawie. Zanim wyzerowałem licznik, zanim robiłem zdjęcia, to miałem średnie zużycie w okolicach 7.1-7.4. Oczywiście odłączam system start-stop silnika, ale chciałem zauważyć, że on jest normalnym przyciskiem uruchamiany. Normalne przyciski również służą do elektronicznego nadzoru nad zjeżdżaniem po pochyłości, nad systemem Auto Hold. Kierownica jest jak najbardziej analogowa ze zwykłymi przyciskami. Świetnie się ją trzyma, ma znakomity kształt, prawdziwą skórę. No naprawdę, powiem Wam, a to jest rzeczywiście początek istnienia tego samochodu, tej marki w Polsce, bo dopiero co w Andrzejki ubiegłego roku w ogóle było oficjalne wejście na rynek. Nie wiem, czy w tej chwili dealerów jest już więcej, bo miało być pod koniec stycznia, już ma być ich co najmniej 20, ale do końca roku 23 było tylko 4, z bardzo szybkim rozwojem. Jeden z nich, ten, od którego dostałem to auto do jazdy, on w tej chwili obsługuje również dziennikarzy, nie wiem, czy to się zmieni. W każdym razie kolejka do jazd testowych obsługiwana tymi samymi samochodami i dla klientów, i dla dziennikarzy, stąd te moje kilka godzin zaledwie, jest ogromna i trudno się dziwić przy tej cenie. No ja w każdym razie dostałem to auto od dealera MG Plaza w Warszawie na Pradze, na Grochowskiej 85. Oni zdążyli sprzedać w ciągu 3 tygodni ponad 40 samochodów. A mają w ofercie jeszcze jeden taki crossover, mniejszy SUV, który zaczyna się od 70 paru tysięcy. On ma wolno ssący silnik, czterocylindrowy, albo do wyboru już z automatem nawet, trzycylindrowy, jednolitrowy turbo. I jeszcze mają elektryczny model, w pełni elektryczny, który w topowej wersji ma
dwa silniki i zasięg około 450 km przy 71 kWh pojemności baterii i kosztuje w topowej wersji 160 kilka tysięcy, w bazowej 51 kWh kosztuje 120 kilka, czyli po odebraniu tych zachęt państwowych można mieć sporego elektryka segmentu B z zasięgiem ponad 350 km poniżej 100 tysięcy złotych. I w dodatku wszystkie auta są objęte 7-letnią gwarancją na wszystko, włącznie z 7-letnim assistance. No powiedziałbym, że trudno sobie wyobrazić mocniejsze wejście z większym przytupem na polski rynek. Grubo. Naprawdę jest grubo, a ja nie mam się do czego przyczepić. Kanapa ma regulowany kąt pochylenia oparcia. Ma podłokietnik z flokowanym schowkiem. Tu mamy dwa gniazda USB. Fakt, że USB-A, więc niektórzy się będą czepiać. Ale jednak mamy przesuwany podłokietnik nad sporym schowkiem. Tu zamykany spory schowek. Ja jestem tak zaszokowany tym samochodem. Jasne, to nie jest, nie wiem, najnowszy model Hyundai'a, Kia, czy Volkswagena, czy Skody. Oczywiście, że nie. Ale po pierwsze, on im wcale nie ustępuje w wyraźny sposób. No dobra, może jest mniej dynamiczny. No, tak jak powiedziałem, skrzynia trochę wolniej działa. Ale za to kosztuje co najmniej o 1/3 mniej, jeśli nie o połowę. A na co tu narzekać, przepraszam? Dobrze, jest ciut za głośno. Silnik sam w sobie jest ciut za głośny, natomiast wyciszenie kabiny jest całkiem przyzwoite. Naprawdę dech zapiera. Aż szkoda, że to jest kilka godzin. No dobra, ale mniej więcej za 6 tygodni przyjdą już testy normalne, takie tygodniowe. No ale pozwólmy się firmie zorganizować. Odnaleźć. Kurczę. No naprawdę Chińczycy zamierzają podbić Europę. Oczywiście. Kiedy władze Unii Europejskiej słyszą o takich cenach na takie samochody w dzisiejszych czasach, no to zaczyna się natychmiast opowiadanie o zaporowych cłach czy o innych opłatach związanych z dumpingiem cenowym stosowanym przez Chiny. Okej. Ale mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, żeby na siłę doprowadzić do wyrównania cen. Bo po pierwsze, to dopiero byłoby nieuczciwe, a po drugie, wiecie co? Chińczycy z całą pewnością nie sprzedają swoich samochodów poniżej kosztów. Nie ma mowy. Nawet jeżeli ktoś się upiera, że ich modele są subwencjonowane przez państwo. Nie tą ręką, nie w ten sposób. To jest naprawdę kawał porządnej, prawdziwej motoryzacji. Ja się tu naprawdę nie mam do czego przyczepić. Jasne, powiecie, że ja relatywizuję, że jak za te pieniądze i w ogóle. Nie, to nie tak. To nie tak. Bo
tu mówimy o dokładnym odpowiedniku właśnie Hyundai'a Kona czy Kia Niro. Oczywiście najnowsze modele tych koreańskich samochodów są już bardzo, bardzo wysoko pozycjonowane na rynku, ale również bardzo wysoko wyceniane. I to nie ma tak, o, proszę. Zdecydowanie warto się tym zainteresować. No i przypomnę, 7 lat bezwzględnej gwarancji. Wow. No i wydaje mi się, że muszę to powiedzieć. Tutaj jest znacznie ciszej niż w tej samej wielkości samochodzie, bardzo wysoko wycenianym i pozycjonowanym, czyli w Toyocie Corolli Cross. A to jest mniej więcej ten sam poziom wielkościowy, komfortowy. Jak się to robi? 80. Dobra, jedziemy prawidłowo. Oddzielna dźwignia dla tempomatu, wszystko zrozumiałe. Seryjnie LED-owe wszystkie światła. Auto naprawdę bardzo dobrze się prowadzi. Czego chcieć więcej? I to jeszcze za 115 tysięcy z automatyczną skrzynią biegów. I średnim zużyciem paliwa 6,3. Dobra, niech będzie 7,5 w korkach. Daj mi Boże. No jeden minus. Ten silnik, niezależnie od tego, czy mówimy o jego wariancie jeszcze w Oplu, czy już tutaj w MG, nie przyjmuje gazu. Nie. Ale jak się za samochód płaci o 1/3 mniej niż za bezpośrednich rywali, to można sobie pozwolić na to, żeby spalanie trochę więcej kosztowało. Tym bardziej, że bezpośredni rywale z silnikami 1.5 czy 1.6 też nie chcą gazu. I wszystko działa, wszystko jest świetnie spasowane. Zwróćcie uwagę tutaj, jeszcze raz Wam pokażę zdjęcie silnika. Pokrywa silnika jest na teleskopach, seryjnie. W samochodzie za 104 tysiące już bazowo. A oczywiście automatyczne światła, automatyczne przełączanie na światła drogowe. Wszystko jest jak powinno być, automatyczne wycieraczki. Mózg rozwalony. Dziękuję, do widzenia.